z mówieniem własnymi słowami to mam pewien kłopot, ponieważ wychowałam się na wspaniałych tekstach klasyków naszych. Mickiewicz był deklamowany przez moją mamę, a czytała tak pięknie, że potem ja już sama w szkole zabrałam się do Słowackiego, który wielkim poetą był, a przygotowując się na studia, czytałam Norwida. Miałam świetnego polonistę, który pozwalał nam na wszystko. I ja często przebywałam właśnie u niego w bibliotece i tam szukałam czegoś, co mnie zachwyci. To było jak rozwiązywanie zagadek, czytanie szyfrów, jakaś szarada do wypełnienia. No, niezwykły to jest język jego i rozczytać Norwida jest bardzo trudno, ale to jest wielka przyjemność. I ja się tym zachwyciłam. Posłużę się tym swoim ulubionym tekstem Norwida, żeby powiedzieć Państwu, o czym ja myślę. Bo najmniej bo znaną rzeczą lub znaną najbłędniej bywa słowo. Nauk je codzienny podrzędni i rozlewa jak wodę. Także nie ma chwili na globie, w której nic by ludzie nie mówili. A jako w gospodarskich zaprzętach, bez końca nieustanniej się wody używa niż słońca, tak i słowo brzmi ciągle i ciągle jest w ruchu, bardziej niż światłość jego, promieniąca w duchu. I gdy wciąż wszyscy mówią, mało kto się spyta, jaki też jest cel słowa. Jak słowo się czyta w sobie samym i dziejów jego promień cały rozejrzeć, mało kto jest ciekawy, zuchwały. I to jest fragment z początku Rzeczy o wolności słowa, wielkiego poematu Cypriana Kamila Norwida. Do kogo ja się zwracam, mówiąc? Mówię, więc oczekuję odpowiedzi. I to ma być rozmowa zawsze. I że właśnie to, co się mówi, do kogo się mówi, w jakim celu się mówi, to nas po prostu usprawiedliwia w tym niby przesadnym mówieniu. I rzeczywiście w to, żeby z kimś rozmawiać, trzeba włożyć trochę wysiłku, trochę serca. I wtedy słowo ma swoją moc, wtedy trafia. Bo ja pamiętam osoby, które ze mną rozmawiały. Myślę, że to jest klucz wszystkiego. Dobroć słowa. Piękno i dobro. To się liczy.